Coraz więcej dzieci oraz pacjentów między 30 a 40 rokiem życia trafia do szpitali z potwierdzonym zakażeniem COVID-19. Niestety większość z nich to osoby niezaszczepione. Lekarze apelują do tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, aby zaszczepili się przeciwko COVID-19, chroniąc siebie i innych, a osoby, które wzięły dwie dawki, żeby pamiętały o tej trzeciej przypominającej. To kolejna doba, kiedy umarło ponad 500 osób. Takie liczby trudno ignorować, chociaż po półtora roku część społeczeństwa zdaje się wciąż lekceważyć zagrożenie, jakim jest COVID-19. Lekarze od miesięcy apelują o to samo. Trzeba się szczepić. Widać troszeczkę większe zainteresowanie, natomiast w kontekście znaczenia epidemiologicznego niestety to jest zdecydowanie za mało. Jest wzrost zainteresowania szczepieniem, ale z jednej strony jest to uzupełnienie pełnego szczepienia o dawkę przypominającą i bardzo dobrze i zachęcam do tego. To jest niezwykle ważne w kontekście naszego bezpieczeństwa, nie tylko wariantu Delta, ale być może nowego Omikron. Ale jeszcze chyba większym wyzwaniem jest to, żeby zachęcić ludzi po prostu do szczepień. Mamy olbrzymią grupę osób niewyszczepionych. A bez wyszczepienia populacji na poziomie minimum 80% nic się nie zmieni. Przypomnijmy, że w ciągu 11 miesięcy, od kiedy dostępna jest szczepionka przeciwko COVID-19, tylko nieco ponad 50% Polaków zdecydowało się na ten krok. Do szpitala i pod respiratory trafiają obecnie w większości pacjenci niezaszczepieni. W szpitalu tymczasowym przy ulicy Rakietowej 5 na 6 miejsc respiratorowych zajmują pacjenci między 30 a 40 rokiem życia. Często osoby uważają, że przebieg choroby będzie tak łagodny, szczególnie dla nich, bo są osobami młodymi, w pełni wieku, że im będą wymagali hospitalizacji, że przetrwają to tak jak zwykłe przeziębienie. Okazuje się, że nie, że jest to tak ciężka choroba, że wymaga hospitalizacji. Nam młodym zawsze się wydawało, bądź wydaje, że jesteśmy niezniszczalni. W związku z tym, jeżeli mamy pierwsze objawy, a te objawy teraz są niecharakterystyczne, związane czy bardzo podobne do normalnego przebiegu infekcji takiej wirusowej, dróg oddechowych, no to oni czekają. Czekają, aż to samo przejdzie. Często w tym oczekiwaniu były aktywne. I niestety zaczęły się dopiero budzić w momencie, w którym nie dosyć, że te objawy nie przychodziły, ale zmuszały ich do tego, żeby zgłosić się do lekarza. No i często trafiały do szpitala, czy trafiają, no bo mają już zapalenie płuc wirusowe, a to już jest stan taki zagrożenia życia. Szpital tymczasowy działa od 12 dni, a już jest praktycznie pełen. Lekarze średnio przyjmują tam 10 pacjentów dziennie. Obecnie w szpitalu tymczasowym hospitalizujemy 106 osób. Są to osoby o różnym stanie ciężkości choroby, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że około 60% to są 70, nawet to są osoby wymagające ciągłej opieki pielęgniarskiej, czyli są to osoby leżące, mające trudności w zaspokajaniu swoich własnych potrzeb, tak pod względem sanitarnym, jak i wymagającym karmienia, pojenia. Do szpitala trafia też coraz więcej dzieci. W Polsce wciąż nie ma decyzji odnośnie do szczepienia najmłodszych poniżej 12 roku życia. Lada chwila będzie decyzja, ale tak naprawdę ograniczenie będzie też dostępność preparatu, bo musi fizycznie przyjechać inny preparat, który w tej grupie wiekowej jest dopuszczony. Ale najważniejszym ograniczeniem będzie to, co nasi rodzice będą mówić, czy oni po prostu zrozumieją, że trzeba ponieść ryzyko szczepienia, żeby po prostu ograniczyć pandemię, żeby dzieci mogły się uczyć, chodzić do szkoły, cieszyć się normalnym życiem i nie stwarzać za każdym razem ryzyka zakażenia swoich dziadków. Bo proszę zwrócić uwagę, że jak dorośli się już wszyscy pochorują, to ta choroba się stanie chorobą wieku dziecięcego. W związku z pojawieniem się nowego wariantu w RPA rząd wprowadził obostrzenia, m.in. dotyczące limitów w sklepach. Przez następne tygodnie naukowcy będą badać Omikron, czyli nowy wariant koronawirusa. Echo 24, Oliwia Stasiak.